Poszło subscribers off? Poszło i teraz mogą wszyscy dodawać. Najpierw suby, zawsze najpierw subki dodają. Za głośno? Tak, za głośno jest czy nie? U mnie jest sam raz. Dużo za głośno. A teraz? Za cicho, dobrze jest. Jasny, weź jakiemu widzowi tej dogódź, no lepiej. No i jak ma być? Siema Roki. Jest git. W tym momencie, tak? No dobra, mam nadzieję, no. Dzień dobry, witam, witam. Winik, winik, winki, winki? Także, dzięki za tego, za followa. Widzę, że wpadł przed chwilką. Dobra, kuszę, halabardy, shit. I don't like it, man. I don't like it. No to będzie res, no. Ja chcę kuszę. Znaczy, te podziemia nie są złe, bo jakbym miał tutaj kusze, to by były zajebiste, ale... Ale z halabardą grać, to bym powiedział, zaraz będę miał stado melasów i nie będę mógł farmić, no. Na spokojnie, nie? I slept 3 hours after party yesterday, so I need some heroes 3 music. Będzie Mr. Wed. Hello, hello. Harapoty, no to pyk, w półroczku, subka, ślicznie, dziękuję, witam. Znaczy na montażu routera, coś poszło nie tak i potrzebuję męskiej pomocy. O, ja, coś tam może się znam, ale niekoniecznie, specem nie jestem, no. Dlaczego puściłeś muzę z Simsów? Z Esera. Eserka zrobimy sobie dzisiaj, bo nie mam pomysłu na muzykę, tak totalnie nie mam pomysłu na muzykę. Witam panie Chłodbrązie. Dobra, tyk. Kiedy jakieś fajne nagrody za punktu kanału Scamhammer? Nie wiem, panie Frodo. Był jakiś taki moment, wiesz, że przyszła wena, poszły jakieś nowe alerty, ale wiesz, no... Wenę trzeba mieć, żeby takie rzeczy dodawać. No, ostatnio tej weny po prostu nie ma. Co to kurwa jest za przejście? Grzyb mnie zablokował. Ty, ale skam. Dobra, musimy iść w tą stronę. Ty, ale źle. Jest tu tragicznie, bym powiedział nawet. Znaczy, no może rozstaw scrolli jeszcze pół biedy, nie? Ale... Dobra, ale z Dedeka tam będą mógł się wpierdzielić, to się chyba tam wpierdzielamy, nie? Na ostro. Tak zrobimy. No dobra, no muszę grać, co by się nie działo, no. Elo Castlehammer, co tam? Wszystko kituwa. Dobra, zresował. Trochę kurz szkoda, ale no... Przejście do nich to jakiś skam. Musiałbym tak napierdalać kółko, ewentualnie tam portal, nie? Więc trochę lipa. Bitwa na dwa kije z Robinem za miliona? Nie, no to musiał Robin by się zgodzić na takie rzeczy, ale nie wiem, czy by się zgodził, no. Herbatka zrobiona, stary odpalony, sobota udana, no i pięknie, a ja kawusie mam o sobie żłopie. Jeszcze rano jagodziankę zjadłem, ale taką dobrą, moja matko bosko. Zrobiłem kanapeczki, zjadłem do tego jeszcze jagodziany. I pięknie żyć, no. Człowiek za do... O! O! Jak dobrze, że łuki, no. Jak dobrze, że te łuki tutaj są. Pięknie. A szkoda, że tutaj nie wejdę na raz. Znaczy, w teorii mógłbym kamień odpuścić tam, jakbym się uparł, nie? W teorii można odpuścić. Diplo scrolle. Czyli co, zebrałbym manę... Stąd... Zebrałbym to, poszedł tu, tak zakręciłbym precla. Chyba jo, no. Senior, dzień dobry, panie seniorze, dziękuję za 9 miesięcy słupka. A mi podnieśli czynsz i właśnie się opłaciłem żyć nie umierać. A ile ci podnieśli? Będzie dziś Necrohammer, mam nadzieję, no. Dlaczego Diplo out? Za szybko? Tak, za szybko. W sensie na początku chcesz jak naj... Na początku chcesz tylko powietrze, ziemię. Potem to już niech będzie wola nieba, nie, ale... Ale to jest coś, co potrzebuje z bomby, nie tego, no Motherwatt, nie? No Motherwatt, potrzebujemy tego. Boga widzę gdzieś przy samym breaku, zajebio za like. Co tutaj mamy? To jest jego konflux, tutaj nic nie ma. Na środku? Co jest na środku? Nie widzę chyba, nie? Co jest? 400 zł? Ty, to sporo. Sporo ci tam podnieśli. Uch, pięknie, pięknie, dobrze, dobrze. Na razie SR hula. To mi się podoba. A muszę jeszcze iść po tego scrolla tu. No dobra, to w teorii nie będę musiał many regować, bo tutaj będę miał studnie, tak? Tylko, że kamienia widzu nie będę miał. Czy bierzemy DD kamień i regujemy tu many? Jak myślisz? Dobra, regniemy tu many. Fuck that shit, nie? Regniemy tu many, no. Witam. Ile to już czasu, panie Apokalipto? 22 piękne miesiące. Dziękuję również za słupka, no. 400 zł teraz nic nie warte? Panie, 400 mieć, a nie mieć, to jest różnica, nie? Witam, Misiu, jesteś wolny, gachi smile. A co pan mi chce zaproponować, no?
Trzeba był losowy jump, jeśli... Nie, czy mogę zapytać o wybór tego bohatera? Możesz! Ona zaczyna z Advanced Wisdomem, czyli masz dwa puste sloty na jakiś skill. Nie będziesz miał pakowanego gówno skilla, od razu jakiś fajny rozwój może zostać. I ona zazwyczaj bardzo szybko daje powietrze ziemię, nie? Na następnym slocie, więc no jest worth, jest worth. Po prostu babeczka. Spoko baba z niej, no. Co tu więcej mówić? Oho, chyba jakaś rarka. A jaka rarka? Zaraz zobaczymy, czy mnie interesuje ta rarka. Oczywiście, że tak. Dawaj ją. Czekaj, rarkę szybko zataguję i możemy lecieć dalej, widzu. Dobra, lecimy. Dobra, 1-1-5 wychodzę, ale niby mam wszystko zebrane, więc no nie ma tragedii, ale też nie ma tam szału, bym powiedział, w gierce, tak? Czyli co? W teorii mógłbym tam DD strzelić, ale te DD to tak, kurde, na pół gwizdka, szczerze. Tu ze świniami musiałbym walczyć, co niekoniecznie mi się podoba. No właśnie, bo to jest strata kuszy. Jakaś morala? Do przodu! No nie bro! Na autokombacie nie było morali. Straciłem więcej niż komp. A straciłbym je, gdyby nie moral. No come on, man! Oh. Ale skam. To jest właśnie to, że chcę zrobić lepiej, bo to kombat zazwyczaj troluje takie małe walki. Proszę bardzo, co wyszło? Jeszcze gorzej wyszło, no. Zrobił lepiej, a jak? Najlepiej na świecie zrobił. Nie no, skam jak chuj. Klątwa ramki. Czekaj, to trzeba zmienić, że zanim mnie zamoralują na śmierć. 3, 2, 1, pipopok poszło. Mówię, zamoralują skurczysyny od rana, no i będzie płacz. I będzie zjebana sobota zamiast fajnej soboty, sadek, no. Chytry dwa razy traci, właśnie nie, no nie byłem tutaj chytry. Chciałem po prostu zrobić mniejsze straty. Także zero chytrości tu było. Ta walka powinna być rozgrywana i koniec, widzu. Koniec, tak powinno być. Dobra, zbieramy te. Czy jest tu chociaż mała szansa, że będą łuki? Nie, chyba nie. Halabardy to jest max, nie? Halabarda będzie pewnie. A, pewnie halabarda, no tak. Okej, scouting może być, ale już jak za... A jednak, zoba! A jednak! No to bym powiedział miodzio. Ty, drewna będę miał od chuja. To zajebiście. Tylko musimy w nexturze zająć zamek, więc zrobimy tu jeszcze. Patrz, tutaj też mogą być łuki. Jak tu będą łuki, to powiem ci, widzu, że my żyjemy tutaj, jak króle. Jak króle będziemy tu żyć. Dobra, dawaj te kolejne. To są łuki prawdopodobnie, ty. Bo to jest puszka plus... O kurwa, ty, ale one są szybkie. Nie ma żadnego buffa. Dobra, trzeba je ściągnąć. Do tyłu. Tego dostrzelać. Cofniemy je na maksa. No, dobra, zarąbiście. I teraz możemy... Teraz możemy grać. Teraz dać ich tutaj. No i nie dobiega. No i pięknie, no wystrzelany po łbie został. Łobuz. Ty, to będą łuki z gryfy? A może gryfy? Ty, działa panie Grabski? Gryfy, a no widzisz. A no widzisz, ty, ale pusz... Czekaj. O, come on, nie dobiegam? Ale zakręciło ten zamek, widzu, tragedia. Dobra, robimy te golemy, nie? To jedziemy z tym expem. Ty, to mogą być łuki. To mogą być łuki. Ty. Przypominamy series, ale jak będzie ser chujowy, to wyłączę. Jak będzie dobry, to zostawię, więc mam nadzieję, że jesteście rozważni i będziecie dobrą muzykę puszczać, no. Bo ja dzisiaj nie mam pomysłu na muzykę, sadyk. Ty. Ja mówię, takie kółko tym pikiem zajebałem, teraz tak sobie myślę. Dobra, ciach, be happy. Dobra, cygalo, streamer, witam, dzień dobry. Dobra, elegancko. Ty, kopium mam na biomie! Ty, my te kopium zaraz robimy! Ty, tu archy będą szybkie, widzu. Będą szybkie archy! Pięknie, pięknie, super like, no. Kema Rantir, czy wypiję z tobą za klub? Więc co, za klub najbliższe, kiedy będę robił chlub za klub, to będzie 20 sierpnia. To wtedy zrobię chlub za klub. Tak będzie. Dobra, cyk. Ty, ale mam armię. Tym się nie chcę bić.
Po co ta agresja? Level z dwa koła. I'll take it. O, come on, no troluje mi rozwój, baba. Wezmę na razie wodę. Ze względu na to, że to jest magia. A no właśnie, może mi wpaść kolejna magia. A widzisz, jak powiedział stary? Jak powiedział, tak się stało, no. Dobra, zrobię te dędziaki i będziemy szli po te kopium chyba, nie? Stanę tu, dd tu. Chyba nie, albo może najpierw kopium. Nie wiem, na czym jest to kopium. Na czym to jest? Co tam jest? Widzisz, widzu? Tam coś podnosi łapę. Czyli widzisz. Dobra, jedziemy, no. Dzwoniłeś do tego hula hula. O, właśnie. Wczoraj miałem dzwonić do hula hula, nie? Mówiłem widzu, żeby zarezerwować kręgle. Dzwonię raz, dzwonię drugi, dzwonię trzeci, dzwonię czwarty. Nie odbierają, chuje. Dobra, mówię, zadzwonię koło 16 jeszcze. Dzwonię 16. Babka odebrała. Ja mówię, no dzień dobry, że ja chciałem zarezerwować kręgle tak na grupę 70-80 osób na tego 20 sierpnia, bo tak mi na recepcji mówili, że dwa tygodnie przed mam dzwonić. A ona mówi, tak panu na recepcji powiedzieli? Ja mówię, no jo, przyjechałem na miejsce, pytałem się na recepcji, kiedy mogę zarezerwować. A to tak się nie robi. Ja mówię, no zajebiście, nie? Ja mówię, co w tym przypadku? Pan napisze maila i tego. Pan napisze maila i na eventy i no i miejmy nadzieję, że będzie wolne, nie? Mówię, no dobra, no to napiszę maila. Napisałem maila, jeszcze nie dostałem odpowiedzi, więc pewnie nie wiem, no dzisiaj mi pewnie odpowiedzą albo jutro. I to już siadanko zjedzone, zjedzone, jo. Także jo, i coś tam babka powiedziała, że opierdoli te baby na recepcji, coś tam, ja mówię, dobra, no co ja ci zrobię, no nic nie zrobię, no. Ty. Dobra, cyk. Sorry, możemy odpisać. Siema Kameku, dzień dobry. Dobry, ja bilety chciałbym zamówić. No mniej więcej coś takiego, no. Czy okaże, że jedyne kule jakie będzie turlać to właśnie do domu? No pewnie jo, no to nieźle, tak coś czułam. Znaczy no wiesz, że tak powiem, nie jest to mój, że tak powiem, mój bed, nie? Mój błąd. No bo baby na recepcji najwidoczniej się chuja znają w takim temacie. No ale wiadomo, no nie zawsze jak ktoś jest zatrudniony na jakimś stanowisku to wie co robi, nie? To dwa. No ale nic, to napisałem maila, no zobaczymy, no. Najwyżej się zmieni kręgiel, nie? Ale wątpię, żebyśmy zmieniali. Wydaje mi się, że będzie wolne, no. 70-80 osób to dobre wesele. No na kręgle pi razy ćwidle mamy iść, no. Opisałem, że pewnie docelowo będzie też 70, może troszkę mniej, nie? Zawsze ktoś nam w chuja poleci. Niestety, takie życie. Ale... O, na hydrach kopium, widzu. No, a w barze no, ma być niby 100, ale obstawiam, że będzie 85 realnie, tak jak... Obstawiam, że będzie z 85 realnie, nie? Dobra, cyk. Zawsze gdzieś tam ktoś chuja potnie, no niestety, takie życie. Dobra, ciach. Co ja miało być 100, a było 80? Ja, tylko dużo osób mi w dzień mi meetupu pisało. O, sorry, jednak nie, to nie mogę, nie? Ej, takiego chujka tam w to wtedy wiesz, bierzesz w obroty i siemano, no. Dobra, ty, kopium będę miał 1-2-2, więc zajebiozo, lecimy, no. Dobra, ciach. O kurwa mać. Źle stanąłem. Tak zrobiłem? To tak nie rób widzu, no. Bo ktoś może jednak chciałby przyjść, a ty w chuja polecisz i co? I Sanek dla takiego widza, co chciał być, a nie poszedł, bo w teorii miałem full sloty. No, to tak się nie robi widzu. Nie, tak się nie robi. Dobra, to zrobimy na dwa od razu. To mogę wywalić. Dobra, no skoro będziemy mieli full T, to zrobimy markety, nie? Dobra, idziemy po tego poga, nie? W tą stronę od razu lecimy. No tam czarny Alibabo? Kurde, trochę wersja słaba. Jakbyś lepszą wersję dał, bo jakoś gryzie po uszach. Nope. Dobra, cyk. Co daje kopium? Kopium daje surowce per day. I to sporo tego surowca. Idziemy w kaslu, potrzebujemy tego, panie, jak czego? Nie wiem, ale bardzo tego potrzebujemy. Jak tlenu, o! A czekaj, kupię tą wariatkę. Dobra, cyk. Hop. Dobra, no i gituła fest, nie? Pa, teraz mogę skoczyć, no na elfy nie, ale mogę skoczyć na treżura, zrobić... Czekaj, skoczyć na treżura, fly. Fajnie by było zrobić dwa treżury plus krasnale, bo jakby to siadło, to już będziemy potężni, niczym sam Dejot.
Co za to jest puszka jakaś na gołębiach? No stąd, jeżeli zrobię to i dostanę do wejść ziemię, to idę tu i skaczemy w tą stronę, no. Szybko, bo nie mam dziś dużo czasu na stanowienie się golić te jajca w końcu, czy nie? Panie, mów cię, gol! Golisz te jajucha? Może coś z tego będzie, no. Cze stary, mierzyłeś dzisiaj swojego fiflaka? Nie. Nie mierzyłem jeszcze. Dobra, idę, to leć szybko. Bo jeszcze musisz się pewnie tam wypachnić wszystko. Ogarnąć. Dobra, no. Nie, no mówię. Wydaje mi się, że realnie na kręglach około 70, plus minus. No, a na barze obstawiam, że będzie 80-85. Wiadomo, stuwa się zapisała. Ale ludzie lubią wacka polecieć niestety, no. Dobra, czekaj, czyli tak, zrobimy to, zrobimy to. Dobra, cyk, siema stary, dzień dobry, witam. Mam pytanie zasadnicze, bo jestem już 5 tygodniu na statku. Oj, to zaraz czekaj, bo jakby tam pewnie Mephisto to zaraz jaką głupotę napisze w internecie. Teraz przeczytam. Dobra, ciach, 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 ciach. 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 I lecimy. Ty, trzymanie teraz mam, no come on man. Come on man. Dobra, czyli się na razie nie cofniemy. Chyba, że tutaj dostaniemy inna fexpa. A, widziałem, że napisał. Nie wiem, panie Mephisto. Dobra, cyk, jaki strój trzeba mieć, czy najlepiej bez? Znaczy, to nie jest tam, wiesz, żadne nudystów spotkanie, czy coś tam. Ubrać się jak kto lubi, no. No, ale najlepiej, żeby się ubrać, a nie tam na golasa paradować na tego, na meetupie, no. Ajajaj, dostałem powietrza, chciałem teraz ziemię dostać. No dobra, jedziemy tak. No lepiej na golasa nie, widzu, no. Lepiej na golasa nie. Wezmę jeszcze, zrobię to, zawsze jakiś tam pieniądz za to wpadnie. Ale tu zrobimy sobie market. Dobra, 4 markety, jakbym miał 5, to by było super. Kurde, ta gra byłaby zajebista, gdybym nie dostał wody z bomby, tylko jakąkolwiek inną magię, nie? Siema, panie Gizior. Ot, to po co mam iść, jak trzeba się ubrać? No ale co, ty chcesz na golasa w barze siedzieć? W którym barze siedzisz na golasa, widzu, no? Dobra, cyk. 2,5k expa, no. Czyli ogień by był git. Nie no, w sumie ogień też mi gdzieś tam próbowała ta małpa wcisnąć. Wiecie co, ja nie wiem, czy nie zrobię po prostu tej puszki i będę leciał do zamku, do góry. Wydaje mi się, że tak trzeba zrobić. Bo tutaj będą jakieś swordy. Kto wie, może jakieś małpiszony, jakieś monkę. Dobra, ciach. Swordy, tak jak mówiłem. No swordy to by topkę dały. Swordy to by topkę dały, luźno. Dobra, staniemy tu, cofniemy się. Postawimy sobie stajnię na teksturę. Czekaj, czyli... Czyli mógłbym ewentualnie zrobić tylko i wyłącznie jedne anioły prawdopodobnie. Chyba tak, nie? No zobacz. Tak. Ciężka sprawa. Kurde, no jakbym miał tutaj zamiast tego ziemię albo powietrze, to byśmy mieli zajebistą grę. A tak to jest spoko, nie? Jest po prostu spoko. W Mękinnej Lagunie siedzimy na golasa, a to nie wiedziałem. To nie wiedziałem. Będzie można posiłować się za kolakiem na rękę, panie Mefiu. Nie wiem. Siłowanie na rękę jest kontuzyjne bardzo. Jak się nie umie tego robić. Budek ostatnio mówił, że chce ubrać lateksowe ubranko z maską psa w kagańcu. No, jak to woli, no. 2 tygodnie do meetupu, jakieś protipy, jak się nie zgubić w Warszawie. Ty, no panie Venarium. Tipów nie mam, no. Ale jo, dziękuję za 10 miesięcy subika. No i meetup coraz bliżej, widzu, no. Coraz bliżej. Dobra, jedziemy z tematem. Siano potrzebuje. Ty, gdzie są jakieś nagie banki? Bank, gdzie siedzą nagie chłopy. Dobra, zrobimy tak. Strzelaj w tego. Ty zrobisz tak. Dobra, cyk. 60 strzałek. A w teorii mógłbym tu pójść. I liczę, że dostanę drugie DD, nie? A tu 2 olka jest, widzu. Tak, średnio bym powiedział. To jest duży nagi bank.
No blesa możemy zrobić. No i stanę tu. No to coś da, no nie da niestety. Więc zrobimy tak. Tutaj tak, tu zrobimy tak. No mi w swordy wjedzie. Wjedzie mi w swordy, ten wkuszę. Ty sieknij tego, sieknij tego, ty sieknij tego. Ty sieknij tego i tutaj quick. No trochę tych strat było. Kurde, drugi DD teraz chciałem. Ale mi nie podpasowują, że tak powiem, te rozdania. Ale siano muszę zrobić, nie? Więc co, no robimy to siano. Robimy siano, jest siano. Dwójkę olkę? Ale tak, dwójka olka to tak, kurde, co do tego dostanę? No dostanę dwójkę olkę. No jeżeli dostanę drugie DD, to może będzie nice. Dobra, to staniemy tu. Czyli tak, tu nic nie zrobię. Tu muszę zrobić monasterkę. No, potrzebuję wpytę siana, nie? Potrzebuję wpytę siana. Dobra, kartę kupiłem na dzisiejszą okazję. Poka. Ładuje się. Ty, co ona się tak długo ładuje? Jasny gwint. Ładuje się, jak nie powiem co. Wyrazy współczucia. Dobre. Dobre. Chropek, dzięki za 2 miesiące subika. Witam serdecznie. No i Cebul za 7 miesięcy subka również. Dziękuję, witam. Dobra, cyk. Szczerze w dodatku, ale czemu współczujesz? To zła kobieta była, czy co? To zła kobieta była? Dobra, ciach, ciach. Biznes Eblesa, co mnie tam szkodzi, nie? Bo chłop stracony. No niby o, nie? Był chłop, a teraz chłopa nie ma. Dobra, ciach ty, ale pizgam. No dobra, czyli co, musiałbym iść... Musiałbym iść tu. No i liczyć, że kurde coś dopiero. Ty, mi brakuje w chuj siana, widzu. Oh my god. Bardzo dużo, no, 800 piękny, siema, siema. Ty tym. Ja, panie drakcie, buziaka później. Bo teraz mam pożar w burdelu. Niestety. O, patrz, tu jest dużo siana. To może pójdźmy, zrobimy to sianko tutaj jeszcze, nie? Chodź, chodź, widzu, na siano. Dobra, cyk. No dobra, jazda, nie? Dobra, cyk. Kurde, patrz, jakie weselne muzyczki już masz, panie Wibucie. Już możesz się wczuć powoli w klimat. Tak, takie disco polo. Pociąg do gwiazd. Dobra. No będziemy tak, mieli jednego poga, ale na jednym pogu, ty. Teraz sobie zdaję sprawę, że my mamy jednego poga, a nie dwa. No to średnio powiem. No powiem tak, średnio ta gra wygląda na ten moment. Ty, on jeszcze literaturę robi. Oh my god. No to średnio to wygląda, widzu, ty, bardzo średnio, no bo jestem na jednym pogu. Na jednym przyroście. No patrz, ja mogę zebrać to, zebrać chałupę. Zrobić DD tu, żeby zrobić DD tu. Przy okazji zobaczymy, gdzie jest pog. Zebrać stajnie, zebrać się anioły. Na przykład. No tu miałbym wyjście na hydry. Tu miałbym wyjście na nagi. I nie wiem, czy nie wyjść na te nagi w sumie. Wyjść na te nagi, czy nie? Do lobby? Ty! A jakbym dostał ucznictwo, zagrał boczny tytany? Tak, o tak. To by mogło być to, widzu, nie? Pociąg do gwiazd. Gorący widz. Ty-ty-ty-rum. No patrz, robiłbym to, zrobiłbym to, zrobiłbym to, potem poszedł. Nie, no może bym szedł przez tą tego. Może bym szedł przez tą topkę. Bo w sumie i temów za dużo to ja nie mam. No mam te kopium, tak? No nie wiem, patrz, robię to, DD tu. I zobaczymy, co tutaj jest.
Bo czekaj, bo jak ja robię puch, 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 to muszę zebrać z everybody, no. No nie wiem, ty. No kopią mi dużo w tej grze pomogło, ale kurde, ta woda na start troszkę, trochę przymuliła tą grę, nie? Zobaczmy zaraz, ile on ma zamków. Okej, okay, czyli on wychodzi w tej turze albo robi topę? Czekaj, to ty masz takie staty bez topy? Może być jedno albo drugie. Zobaczcie, gdzieś na tym biomie tak są gdzieś tutaj topy rozstawione. Ty, grubo. Ty, a kiedy będą wstęczki za resuby? No gdzieś będziemy je wplatać, bo jest SR-ek. Więc niedługo postaram się je wplatać. Dobra, ciach. Pociąg do gwiazd. Dobra, tak. Oho. Czekaj, czyli w teorii mogę sobie tego blesa sieknąć, bo i tak ja mam many, nie? Dobra, ciach. Fly away. Dobra, czyli tak, łapiemy to. Czy ja bym zrobił Upswarda, widzu? Zrobiłbym Upswarda, nie? No bo jednak to one tam gdzieś tam... I to na blesie będą tam ciachać tym mieczem po głowie, nie? Bo najpierw powinien zrobić tutaj markecik, zrobimy markecik. Zrobimy tak, dychę tu powiedzmy. Czekaj, a gdzie on jest? Aha, on już dwa zamki ma. Ty, ale strong jest na midzie. Ty, strong jest na midzie, widzu. O-o. O-o. No to powiem wam, że mamy problemy, nawet jakbym poszedł zagrać tytany, nie no. Strong nam idzie i chłop jest turbo ahead. No i co o tym myślisz? Ty. No bo ja mogę zrobić tak, tak, pójść tu, no nie wiem. Część się do smoka, mam jedną. Chleb? Nie no, może jeszcze nie, co? Może jeszcze nie. Ty, ale gdzie jest ten drugi pog? Tu? Może na tych elfach jest drugi pog? No bo tutaj nie ma. Tu się nie zapowiada. No może być jeszcze w tą stronę, nie? Od razu leć poboczny może. No właśnie o to chodzi, że w takich sytuacjach to wiesz się, jakie jest jedyne rozwiązanie zazwyczaj. Zrobienie szybkiego smoka i zaskoczenie oponenta nim, no. To jest wszystko. To jest właśnie zazwyczaj to jest takie, bym powiedział, rozwiązanie na tą sytuację, no. Ajajaj, siemanko Akane, dzień dobry. No mógłbym zrobić tak, DD tu z buta i tutaj po zamek. Potem nie wiem, czekaj, no to nie, DD tu, zbieram to, DD tu, zbieram to, biorę manę, biorę te buty i DD tu jakoś. No nie wiem, ty, setraka? Set smoka, widzu, źle mówisz, źle piszesz. Ty, najgorsze jest to, że jest bardzo dobry mid, no bo to jest mid strong i przez to nie mam za bardzo jak zagrać long game'u, bo ja bardzo chętnie long game bym zagrał z nim, nie? Ale chłopiak mi napierdoli 100 niedźwiedzi, to co ja zrobię? To co ja zrobię, widzu? Nic nie zrobię. Zapowiadał się fajny stream z Kastelkiem. Spokojnie, dalej będzie fajny, no. Gąskę musiałbym szybko ogarnąć. Ty! Myślisz, że dam radę, jakbym miał drugi... Jeżeli miałbym drugi tower. A myślisz, widzu, że damy radę zagrać to na triple boli tytana, czy nie? No stronga. Nie no, strong jest jebnięty w głowę. Nie? Dobra, to zróbmy tak. Sprawdźmy tu breaka, spróbujemy tędy wyjść. Jeżeli będzie triple tower, to pomyślę, że jeżeli będzie jakieś fajne eko, to może spróbujemy, dobra? Jak będzie fajne eko, to możemy spróbować. Czekaj, ile tam miałem aniołów? Ze 3 do kupienia, nie? Pójdę jeszcze te 3 anioły kupić, no bo waniele siła, aniele Boży stróżu mój. Dobra, próbujemy. Zobaczymy, czy to można podciągnąć pod long game tą gierkę. Jak nie będzie można, no to jednak dupa, tak? Będziemy musieli kombinować, co robimy. Jest pog, jest wyjście na pojeba, that's good. Ogólnie that's good. Trochę statów mi brakuje, szczerze. Przydałoby się statu. No diplo. No diplo musiałbym brać. Okej, okay, jest wyjście na nagi. Również. Ale pytanie, czy jak ja nie wyjdę na pojeby. Czekaj, jak to zrobić? Dostałem swordy.
Ty, no to może te ucznictwo z tym smokiem, cholera. Ty, tylko ucznictwo musiałbym dostać, nie? Dobra, będą dwa anioły. That's amazing. O Jezus, myślałem, że moral będzie. Dobra, no jest Double Tower, widzu. To co myślisz? Co myślisz o tym, co zaproponowałem wcześniej? O zagraniu Double Towera na niego po prostu. I spróbujemy wtedy się rejsować z tym Strongiem Middle, czy nie? O, ty szmatą moralująca, za przeproszeniem. O, come on! Półtora anioła mi zajebała. No nie, no to morale, come on, dude. Come on, dude. Why you do this to me? No nic. Unlucky. Przestań! Schudłem o anioła przez to. No dobra, ty, gdzie miałem studnie? Tu studnie miałem w takim średnim spocie, szczerze. A jak wygląda oponent? To oponent wygląda nafukany. No musiałbym odpalić flya. Musiałbym odpalić flya. Kurwa, no ze straciłem tego anioła, to bardzo boli, bo przez to mogą mi smoki się wpierdolić w tego. No nie wiem, no mógłbym próbować triple bolit, tak? No dwa pogi są przejęte. Aniołek DG. Ty, tu miałbym gąskę. To może ja bym zrobił tak, wejdę tu na flyu. Gdzie mieliśmy studnie? Na biomie. Ja chyba gdzieś ją widziałem, czy nie? Czy ślepy jestem? Nie, a tu, okej, tu była. No to odpada, czyli co, tam portal fly. Patrz, tam portal fly. Ty, ale jak on weźmie potem i double bolit jeszcze fortressa zrobi. No gąskę bym potrzebował z bomby. I bym potrzebował gąskę z bomby i robić już eko, nie? Siema Markoni. Tylko problem jest taki, że jak ja nie zrobię statów, nie? To może mi potem tower przyjść i mnie wygoni. I wtedy już przegrywamy na 1000%. I jak to rozwiązać, drogi widzu, no? Potrzebuję logę ucznictwo wtedy, żeby to wygrać. Potrzebowałbym logę ucznictwo, 100%. Siema Markoń, siema Asek, dzień dobry, dzień dobry. Kiedyś to wychodziłeś 1-1-7? Nawet 1-1-3! Smoka składajne, no smok to by był taki, żeby się wybronić, a potem na long game, to co na long game, powiedz mi widzu kochany. Ty, jakie o ma staty pojebane, co jest? Easy? Jasny, gwincior. Jest grubo, no. Masz tam łuczek do szarpy koło gąski? No jo, ale wiesz, jeszcze nie mam łucznictwa, więc póki nie masz łucznictwa, to nie myślimy o tym szarpie. Musiałbym łucznictwo dostać. Jasny gwint. No niby ta gąska trochę mi tą, znaczy gąska, kopium tą grę ratuje, nie? Ale jest ciężko. Jest wysoko. Cześć kościoła, ci chałsik. Kurde, jak to zrobić? No jest dylemat, widzu, jest gruby dylemat, nie? Dobra, czyli tak, to jest 2. To jest 1, powiedzmy. Załóżmy te 1 na razie, no zbieram to. Zbieram to, idę tu po manę. Ja tu chyba apnę też te swordy. Apnę swordy, tu zrobię market. Dokupię tego, tylko zanim to dokupię, to muszę trochę tutaj oddać, więc oddamy. Ciach. Fly odpalony, tak? Fly odpalony. No to co, musiałbym iść po kolejny zamek. Olinuje mnie chuj. O. Ty, a on mnie tu sięgnie, czy mnie nie sięgnie? Czy, a myślisz może, że on... Kurwa... Nie wiem, widzu, ty, dobra. Jeżeli mnie olinuje, to i tak przegrywam, więc musimy stanąć tu. Jeżeli dostaję olina, to i tak przegrywam, więc whatever. Nie, chyba jakąś ostrą mapę dostał dla ostrych dzików. No jeżeli on mnie tu zaatakuje, i tak przegrywam, so it doesn't really matter to me, nie?
Dobra, robimy tak. No jeżeli zrobię topę, to archy zrobię, tak? Ale no... Topę rób, to będę chciał. On gdzieś mi tu stoi, więc jest giga szansa, że on teraz mnie dosiądzie albo mi zabierze zamek główny. Ja pierdzielę, co on dostał, że on takie tempo kręci, tą monerę. To nie jest jakiś tam, bym powiedział, Ajajon czy ktoś inny, no. Witam Koksa Smutno na Twitchu, bez starego było. No niestety w piątki mnie nie ma, no. Dobra, cyk. Dobra, tutaj jeszcze jakieś nutki te z resubów sobie powoli ustawię. Niedługo będę tam wciskał. Dobra, cyk. Poczekajcie sekundkę, okno sobie otworzę, bo duszno. Powietrza trzeba. Dobra, jo. Usiadł? Znaczy co? Dosiadł? A dostaje, dosiadł? Nie widzę. Tak? Ha! No ma staty, nie ma armii. Hello. Jasny chuj. No co on dostał, jebaniec? Co dostał, jebaniec, no? GG. Ja pierdolę. Ty co on dostał? Nie ma dużej armii, ale kurwa, co on dostał, że on takie...